Po raz pierwszy od dawna zdarzyło mi się, żebym kogoś, nie wiem, w jakiś sposób zarekomendował albo zareklamował, albo dzięki komuś miał powstać odcinek. Tak więc odcinek ten powstaje dzięki AkuroBlade X, takiemu bardzo wykwintnie znanego youtuberowi, który swoją serię zapoczątkował z Sonic'iem Adventure DX, ale jako że jest zbyt prestiżowym twórcą, to dał sobie za cel, że nie musi robić innych serii, ponieważ jedną serią może zaludnić cały kanał. Napisał do mnie, kiedy odcinek 6, albo że wciąż czeka na odcinek numer 6. Tak więc, drogi Akuro, dostajesz już odcinek 6 z Far Cry'a. Ale nie myśl, że cię zareklamuję, ty niewdzięczny chuju. Nadszedł czas na misję numer 11, czyli Rebelię. Misja, która dosłownie rok temu, jak grałem z Jimem i Pixelem, którzy byli moimi gośćmi, no to nie będę ukrywał, ale misja ta sprawiała, że momentami się triggerowałem i potem po tej misji, z tego co pamiętam, przerzuciłem się na Jazza Jacka Rabbita 2 Secret Files. Brzmi, jakby tam była strefa wojny. To jest strefa wojny. Na wszystkich kanałach opieram to samo. Tutaj był mały i średni trigen. Teraz się rozprawię jeszcze z jednym trigenem. Oh shit, ale wysokie detale. Ja pierdziule. Najlepiej kieruj się na południe, do głównych archiwów. Powinieneś tam znaleźć Val. No dobra. To lecimy. Znalazłem cię. Wiecie co, czekajcie chwilę. Dobra, już jest git. Bo mi się jak zwykle musiał OBS w najmniej oczekiwanym momencie włączyć. Chcę się tam włączyć jakieś tryby dziwne swoje. Dobra, oni tutaj mają teraz, jak widzicie, tytułową rebelię. Pamiętam, jak za młodego tata miał problemy z tą misją. Z tą misją. Bo na dobrą sprawę pamiętam. Czekajcie chwilę. Zdejmę tylko tego snajpera. Tego drugiego też. Dobra. Pamiętam, jak tata miał problemy. Kurde, no co za głupi OBS. Musiał jak zwykle włączyć sobie jakieś okienka. Dobra, nieważne, never mind. Tata pamiętam, że miał problemy zawsze z tą misją. Zawsze ginął pod sam koniec. W najdurniejszy sposób, jaki się tylko dało. I to nie mówię z obrazą do niego, rzecz jasna, tylko po prostu chodzi o to, że czasami gra tak nieziemsko triggerowała. Chcesz trochę? Mamy trzech grubasów. Nie jest to w żadnym wypadku żadne pocieszenie. A widzicie, idą już do mnie. Będą mnie chcieli za wszelką cenę tutaj stąd zdjąć. Ja się nie dam. W żadnym wypadku. I tym bardziej takim grubasom. Ciekawostka, wiecie, że oni mają takie same linie tekstowe jak najemnicy? Znaczy ja o tym wiedziałem, tylko myślałem, że na przykład wy możecie o tym nie wiedzieć, dlatego specjalnie zapytałem się was. Jezu, jak ja ich nienawidzę, ja z całym szacunkiem grubasów nie cierpię, nie znoszę i nie trawię.
ten typ trigenów. Albo po prostu mutantów. O, już jedzie, jeden idzie do mnie już. Wiecie co? Wycisnę go w taki sposób. O! Ja se zeskoczę stąd. Wezmę to, co mam wziąć i tyle. No i co to tyle? Ale nie żyje. Teraz musimy wykombinować, jakby stąd zejść. O-o! Widzicie? Gdzie on tu jest? On tu cholera jest. Patrzcie, jak porobiony, nie? Heda dostał, już śpi, dobra. Niewdzięcznik jeden. Ja potrzebuję ammo, bo mi się, kurde, jestem w takiej krytycznej sytuacji, że to jest szok, nie? Głowa mała. Ale te sytuacje sobie poprawimy. Mamy tylko w tej misji jedno zadanie, czyli mamy podążać do archiwów. Jak najbardziej to zrobię, aczkolwiek... Potrzebuję trochę ammo, no nie? Przyda się chyba. Czy nie? Całe szczęście, że punkty kontrolne można powtarzać. Tutaj swoją drogą, w tym tutaj obiekcie, na który teraz patrzę celownikiem, nie ma absolutnie nic, tak więc radzę wam nie iść tam, bo to tylko strata czasu. Naprawdę. Z całym szacunkiem. F.
A my za ten czas podążamy dalej. Ku przygodzie. To ty! Tutaj będzie za Strigen. Malutki. A, przejechany. Dobra. Kolejny. Tego tutaj się nie spodziewałem. Nie będę ukrywał. Teraz się zabawimy trochę. Na tym mi trochę zależało, żeby mi podładować sobie trochę to ammo. Dobra. Teraz pojedziemy tędy, bo tutaj są trigeny. I skończę tak jak wydawało mi się, czyli że śmiercią bolesną i tragiczną. Mamy kolejny podpunkt, w sensie jeszcze raz ten sam, ale teraz inaczej do tego podejdę. O kurde! Tego się nie spodziewałem. Kurde. Jedziemy dalej. Kolejny padł. Ale patrzcie, ale go pominąłem. Dobra, udało się. W każdym razie pamiętam, jak byłem młodszy, to tata zawsze tutaj gnoił w tej misji. I nie to, żeby go obrazić czy coś, tylko po prostu, no serio tak było, że po prostu tata sobie nie dawał rady. Widzisz latarnię na południu? Idź w pół Dobra, przechytrzyłem go. Masz przerąbany, koleś. Wsiadamy teraz w to i zjeżdżamy w dół. Bo to zaszło trochę za daleko.
No i dobra, tak żeśmy przechytrzyli tego grubasa. Nie powiem, że nie. Cholera jasna! Tam jest ta latarnia, gdzie jest snajper i ten. I gościu z wyrzutnią rakiet. Przesrana sprawa. No właśnie. Widzicie, czemu mówię przesrana sprawa? Patrzcie, jak oni zostali zdjęci profesjonalnie. O to właśnie chodziło. Tak, jak ja byłem młodszy, a mój tata, no wiadomo, no parę lat wcześniej, to tata miał też problemy z tymi ziomkami, ponieważ tutaj jest tak, jest jeden snajper i jest jeden koleś z wyrzutnią rakiet. I trzeba ich wszystkich zdjąć w taki dość kuriozalny sposób. Nie będę tego ukrywał. Idziemy sobie teraz tu. Naboje wzięte. No ale o to chodziło, ponieważ musiałem tego kolesia zdjąć tutaj, bo on by mi tylko przeszkadzał. Trochę kamizelki się przyda. Nie będę mówił, że nie. I tutaj mamy przy okazji mapkę tego, jak dostać się do tych archiwów. Archiwa to będzie jedna z najgorszych misji, a wam już mogę to teraz powiedzieć. A coś mi w moim prawym uchu zaczęło jeździć. Dlatego się musiałem podrapać. Będę w razie co przygotowany, aczkolwiek nie widzę, żeby tutaj coś było. Mamy punkt kontrolny, całe szczęście. Tu znowu jest jakiś alkohol, czy tam, nie wiem, jakaś kola trigenowa. Jeden koleś mówił na ten temat, że coś takiego miało miejsce. O kurde. Ale nie wiedziałem, że tutaj koleś z wyrzutnią rakiet jest, nie? Dobra. Dawno nie było zabawy z helikopterem. Dobra, helikopter tam sobie zginie, a my za ten czas dostajemy się do drugiej wieży. To zewnętrzny obwód archiwów. Spróbuj ominąć bitwę i przedostać się do środka głównego budynku. Nie wierzę w to. Serio, ja tu nie trafiłem? Próba numer 2. Dobra, zrobię to inaczej trochę, póki ten helikopter nie ruszył.
Dobra, helikopter definitywnie się zbugował. Dobra, trudno się mówi. Walić ten helikopter. Lecimy dalej. Zewnętrzny obwód archiwów. Próbuj ominąć bitwę i przedostać się do środka głównego budynku. Mogliśmy się tak szybciej dostać. Ale ja rzecz jasna nie pomyślałem. A gdyby tak, wybić się jakoś, polecieć tutaj, a następnie stamtąd polecieć tam. Ej, to nie głupie. Właśnie wpadłem na genialny pomysł. To jest dobre. Dobra, porobiony zostałem, nie będę tego ukrywał. W żadnym wypadku. Patrzcie teraz na to, jeszcze raz. Spróbujemy z tej góry dostać się tam. Nie będzie to łatwe, ale też nie będzie trudne. Jasna chwała. Dobra. Lecimy na górę. Była jeszcze jedna paralotnia. Bo dwie widziałem. What the fuck? Gdzie to jest? Czyli innymi słowy spieprzyłem. Czemu mnie to nie dziwi? Dla mnie to szczerze nie nowość jest. Dobra. Jesteśmy tutaj. Czemu tutaj w ogóle żadnej paralotni nie ma? To mnie zastanawia. Aczkolwiek postaram się między tymi górami dojść tam. Do tego punktu. Tam właśnie, o tam. Czy mi się uda? Dowiecie się teraz w tym odcinku. Wiem tylko, że nie mam zamiaru... O! A tego pana to ja się tutaj nie spodziewałem. O, koniec dla ciebie, koleś. Serio mi tylko amunicja do... Snajperki została? No to jestem w dupie teraz trochę. Nie przemyślałem trochę tego. Ich jest tam dosyć sporo, no. Wybiję ich. A co? Co się będę?
Co? On nic nie oberwał? O kurde. To jest jeszcze jeden. Dobra, plan B. Trzeba jakoś inaczej to wykombinować. Bo gdyby tak dostać się teraz tam, wiecie co? Zrobię coś innego. Upozoruję swoją śmierć w tej grze. A tak naprawdę postaram się tak jakoś okrężyć tą wyspę i dostać się tam naokoło dosyć. Nie będzie to łatwe, ale nikt nie powiedział, też nie będzie to wykonalne. Podejdziemy w inny sposób. To jest bardzo ryzykowne, nie będę tego ukrywał. Ale chyba lepiej, żebyśmy w jakiś tam łatwiejszy sposób się dostali, niż byśmy mieli się przebijać przez tych mogołów. Jeżeli przy dobrych wiatrach mi się uda, to tutaj być może zrobię małego glitcha, dzięki któremu przedostanę się na samą górę. Dobra, udało się tutaj dostać. Wcześniej się udawało, teraz się coś nie chce udać. Poczekam jeszcze chwilę. Postaram się tam dostać na samą górę. Jest szansa, ja nie mówię, że nie, bo widziałem wielokrotnie, że niektórym się to udawało troszeczkę tak zbreakować grę. I mi się udało dostać trochę wyżej, co mnie cieszy. I teraz tutaj bym musiał się dostać tam i stąd dostać się do tego, do tej głównej siedziby, która jest tutaj. I to będzie niestety wielka udręka dla mnie, jak i dla was wszystkich. Ponieważ tu jest dziura. I na tym się... Wiecie co? Czekajcie, a gdyby tak dostać się tutaj tak... Ej! Czemu ja wcześniej, jak za pierwszym razem to nagrywałem, mi się nie wpadłem na taki pomysł? No właśnie, tylko że tu jest problem taki, że tu jest od razu tak ślisko. Hej, kto tam? Widzicie? Tu już jest ten obóz cały. Sprytnie.
Pozwólcie, że cofnę się do momentu, gdzie były te paralotnie, dobra? Bo ja mam pewien pomysł. Przede wszystkim pójdź spać. Przede wszystkim apteczka. Czy ja coś chciałem jeszcze? Polecimy sobie naokoło trochę. To zewnętrzny obwód archiwów. Spróbuj ominąć bitwę i przedostać się do środka głównego budynku. Hej, dostałem się tu. Patrzcie teraz na to. Patrzcie teraz na to. Ale żeśmy oszukali przeznaczenie, nie? Bez względu czy zginę czy nie, choć bardzo bym nie chciał zginąć. Kurde, ale wiecie co? Zapisze się to. Dobra. Idą. Chyba to są już wszyscy. Chyba wszystkim mi się udało wybić. O kurde. Ile oni naboi mieli w sobie. Ludzie... Dobra, szybko, szybko. O cholera. Bierzemy wszystko, co tu się tylko da. Potrzeba nam tego, kurde. A przynajmniej mi. Dobra. Spadamy stąd. Ludzie, takiego podstępu jeszcze nigdy w życiu nie wykorzystałem, jeżeli chodzi o tę grę. To jest po raz pierwszy wszystko na spontanie. O kurde.